Malowniczo położone wśród gór Sowik Zagórze Śląskie zawsze przyciągało turystów. A to za sprawą Góry Hojna z renesansowym Zamkiem Grodno, a to za sprawą zapory na Jeziorze Bystrzyckim. W 2019 roku pojawiła się kolejna atrakcja. Brzegi jeziora połączyła 126-metrowa wkładka wstęgowa. Otwarcie obiektu w samym środku lata uświetniła Filharmonia Sudecka i tłumy turystów. Wkładka zastąpiła wybudowany w 1968 roku most linowy. Góry Sowy to turystyka. My tej turystyki nie zrobimy, bo pewnie tu jest ładnie. Każdy tu potwierdzi, że tu jest pięknie, ale takich miejsc pięknych pewnie w Polsce znajdę trochę więcej. Nasze inwestycje samorządowe, około samorządowe, powinny być wyjątkowe, jak ta kładka. No ta kładka jest wyjątkowa. Ona jest podświetlana, myśmy celowo po północy wyłączamy światło, bo były imprezy całonocne, duże, huczne, niesamowita ilość ludzi. Przyjeżdża specjalnie wieczorami, żeby zobaczyć, jak ta kładka wygląda, bo ona wieczorem jest piękna. Ona w dzień konstrukcyjnie, a w ogóle jeżeli ktoś jakby czuje zasady fizyki i widzi, jak to wisi, zresztą ona drga, ta poprzednia bardzo się kiwała, a ta leciutka drga. Na kładce słychać śpiew ptaków, można też obserwować. Tak, można obserwować, jest lornetka, można sobie podpatrzeć ptaki. Taki projekt, no pewnie nigdy Unia Europejska by nas nie wspomogła finansowaniem tej kładki, gdyby nie to, że to jest taki element, ścieżka edukacyjna. Rozpoczyna się z jednej strony jeziora, prowadzi na drugi. Za projekt odpowiada Wojciech Barcik z zespołu badawczo-projektowego Mosty Wrocław, kierowanego przez profesora Jana Biliszczuka. Jakie były wymagania, jeśli chodzi o budowę tego mostu, tej kładki? Wymagania były bardziej takie techniczne. Otóż jest to zbiornik retencyjny, który pozwala produkować energię. W związku z tym właściciel tego zbiornika nie zgadzał się, żeby wybudować kładkę na rusztowaniach. Musiała powstać kładka, która umożliwiała budowę bez rusztowań. Drugim ważniejszym argumentem to były już warunki wytyczne wójta, żeby to była konstrukcja atrakcyjna. Jeżeli już cokolwiek budować, to żeby to było atrakcyjne dla spacerowiczów, dla turystów. I oprócz tej funkcji komunikacyjnej, żeby ten obiekt miał taki dodatek w postaci czegoś, co jest ponadprzeciętne. I właściwie konstrukcja wstęgowa została narzucona przez ten pierwszy argument, bardziej techniczny. Natomiast wszystko później, co z tą konstrukcją wstęgową zrobiliśmy, czyli poszerzyliśmy pomost, pofalowaliśmy, umieściliśmy ławki. Ktoś zaproponował, żeby w tych ławkach można było odsłuchać o przyrodzie. Nasz taki wewnętrzny warunek przyrodniczy był. Byliśmy przeciwnikami, żeby nowa konstrukcja za mocno ingerowała w to otoczenie. Żeby to była konstrukcja taka właśnie wpasowująca się, prawie że niezauważalna, ale atrakcyjna. I w mojej ocenie to właśnie udało się. Nie ma pylonów, nie ma wand, nie ma elementów, które rozbudowywują konstrukcję. Obiekt w Zagórzu to trzecia konstrukcja wstęgowa w Polsce. Rozpiętość przęseł wynosi od 22 do 80 metrów. To jest konstrukcja wisząca, ale w zasadzie jej korzenie tkwią bardzo daleko, bo nasi pra ojcowie robili takie kładki z lin różnego rodzaju. Jak widzowie pamiętają film z przygód Indiana Jonesa i walkę na takim moście ze sznurków, to jest dokładnie to samo, tylko zrealizowano w nowej technologii. Tutaj innowacyjność tego obiektu polega na architekturze. I tutaj Joanna Styrylska, architekta, która z nami współpracuje, no, wniosła pewien swój wkład w te takie wygibasy. I druga sprawa to jest sprawa techniczna. Cała idea tej konstrukcji jest ukryta pod ziemią. Jest to sznurek, który, jak wiemy, im bardziej obciążony, tym bardziej chce się wyrwać z podpór. W związku z tym musimy tą chęć wyrwania się pomostu z podłoża jakoś tam pokonać. I to jest zrealizowane za pomocą tak zwanych kotew gruntowych. Są to kotwy podobne właściwie jak kotwy do zawieszania obrazka czy czegokolwiek na ścianie, tylko że o wiele, wiele dłuższe i mają o wiele, wiele większą moc, siłę. Jest ich dużo, one są do głębokości około 16 metrów w głąb i one stabilizują właściwie te przyczółki, do których jest doczepiony pomost. Głównym problemem było prawidłowe dokotwienie się tej kładki do górotworu. To był też główny koszt tej kładki.
Natomiast sam pomost, proszę zwrócić uwagę, że tutaj tego materiału już jest bardzo, bardzo mało. To są cztery grube liny stalowe, one są oczywiście w osłonie tej takiej czarnej z tworzywa. I na tych linach leży bardzo niewielkich gabarytów pomost betonowy, który właściwie powinien mieć masę, żeby ta kładka nie drgała. Ale przez to tego materiału już jest niewiele. Kolejna rzecz, że tego typu konstrukcja pozwala na wybudowanie tej kładki bez rusztowań. Czyli właściwie polegało to na rozwieszeniu tych czterech lin i poukładaniu prefabrykowanych segmentów pomostu na tych linach. I te, które były w środku, te szersze, miały długość metrową ze względu na masę, trzeba było je tam jakoś podać dźwigiem. Natomiast te wszystkie, które były bliżej podpór, miały długość 2 metrów. 60-70% kosztów tej kładki jest właściwie w podporach, natomiast to, co widzimy u góry, to już właściwie ten koszt znikał, mimo to, że fajerwerk i takie wow robi właśnie to, co widzimy. Fajnie, że udało się tę kładkę zrealizować w pierwotnym kształcie, że nie było takich zapędów, żeby coś zmienić, zmodyfikować i to cieszy. Budowę rozpoczęto w styczniu 2018 roku. Most wisi nad wodą 3 metry wyżej niż jego poprzednik. Na pierwszy rzut oka zadziwia elastyczność betonowego pomostu. W przypadku tego typu konstrukcji udaje się znaleźć balans między właśnie tą masywnością betonu, a elastycznością lin i konstrukcji wstęgowej. Ta konstrukcja, mimo to, że betonowa, ona się ugina około 17-18 cm w momencie, gdy wejdzie na tą kładkę tłum. Ta płyta pomostowa ma niewielką grubość i to też pozwala na tę elastyczność. Ta kładka została zmontowana na pewnej krzywiźnie, po czym liny zostały napięte, kładka się podniosła do góry i ten beton się sprężył. Podobna kładka 2 lata temu w Pradze się zawaliła po 40 latach. Wójt nas wezwał błyskawicznie i powiedział: no panowie, czy ta kładka jest bezpieczna? No, wytłumaczyliśmy mu, że w tej chwili te kładki już się troszkę inaczej projektuje. Pomosty się układa na tych właśnie czarnych linach, a wewnątrz tych szczelnych osłon plastikowych jest jeszcze odcynkowany drut spężający. Właściwie trwałość tej kładki jest bardzo, bardzo długa. W gminie odetchnięto z ulgą. 26 słoni może stać na tej kładce. 9,5 osoby na każdym metrze kwadratowym, a bodajże 596 słoni może być powieszonych na tych linach. Lin jest 110 km przepychanych z jednego brzegu na drugi sposób, nie chcę powiedzieć jaki. Ja tylko prosiłem inspektora, żeby policzył, czy na końcu ileś tych linek tam pojedynczych się zgadzało się. Kładka nie ma elementów ruchomych, dylatacji ani łożysk. Jej konserwacja polegać będzie jedynie na utrzymaniu w czystości betonu i odnawianiu balustrad. Budowla wciąż budzi powszechne zainteresowanie. Na początku zaskoczył mnie projekt, że jest aż tak nowoczesny, ale okazało się, że nowoczesność można łączyć z pięknem przyrody. Kładka łączy Zamek Grodno, Centrum Edukacji, czyli Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego Akwarium. I widzimy faktycznie, że dużo ułatwiła przede wszystkim komunikację ludziom. Pamięta pan, który to jest pański most w karierze zawodowej? Nie pamiętam. To jest tak, że nasza praca głównie polega w tej chwili na budowaniu dużej sieci autostrad w Polsce. W ciągu tych autostrad jest mnóstwo mostów, wiaduktów, których my jako użytkownicy nie zauważamy nawet. Natomiast tego typu konstrukcja jest zauważalna przez turystów, przez użytkowników, przez spacerowiczów. I jak ja sobie tak powiedziałem, jeżeli ponad 50% tych obserwujących, tych użytkowników, właściwie osób, dla których to się projektuje, powie, że im się podoba, że jest to fajne, że jest to miłe dla oka, to już jest sukces. Obiekt doceniło również środowisko inżynierskie. W kategorii projektant, inżynier roku, laureatem zostaje pan Wojciech Paweł Barcik za projekt kładki dla pieszych nad jeziorem Bystrzyckim w Zatoce Śląskiej. Bardzo. Gratuluję serdecznie. Wojciech Barcik to już doświadczony inżynier, bo ze stażem ponad 20-letnim dosyć znaczący udział miał w projektowaniu mostu Rędzińskiego i szeregu innych obiektów, także ten obiekt jest jak gdyby ukoronowaniem jego kariery. Po moście Rędzińskim ta kładka była pierwszym moim obiektem właściwie chyba po uzyskaniu uprawnień budowlanych. Też jestem zadowolony z takiego projektu, który właściwie skończył się drugim miejscem w konkursie. To była kładka przez Bóg w Niemirowie. Tam zajęliśmy niestety drugie miejsce, znaczy ja jako projektant z moją koleżanką architektem. A nad czym pan teraz pracuje?
W tej chwili głównie projektujemy te drogi ekspresowe, autostrady. Ja w tej chwili jest w trakcie realizacji budowa obwodnicy wschodniej Wrocławia, więc część tych obiektów mostowych to jest autorstwo naszego biura. A co pan robi, jak pan nie pracuje? Wychowuję dwie przecudne córki i generalnie zajmuję się domem. Mamy dość dużą działkę w lesie, w związku z tym trzeba się tą działką zająć. Generalnie wyciszam głowę w takiej przestrzeni leśno-łąkowej. Czy jest jakiś obiekt, który chciałby pan stworzyć? O czym pan myśli? Marzyłbym sobie, żeby przynajmniej w każdym dziesięcioleciu obiekt mostowy, który ma właśnie tą aurę, taką jaką ma ta kładka, udało się zaprojektować i zrealizować. Że to już nawet nie chodzi o tą gigantomanię, o tą skalę, co o taką otoczkę, która się wokół tego obiektu dzieje, która powoduje pozytywne emocje i to nie tylko wśród jakby nas, projektantów, tylko w szerszym gronie osób, którzy po prostu z tej kładki korzystają, którzy tą kładką zarządzają, którzy po prostu z niej czerpią.